Ci pochwalony Jezus Chrystus. Chciałem coś powiedzieć o rolatach i o tym, dlaczego kiedyś rolaty odprawiano głównie o świcie, wczesnym rankiem. Dlatego wybrałem się na taki spacer dosyć wcześnie, ale jak na razie nie bardzo rozumiem, dlaczego tak się działo. Nawet wziąłem ze sobą lampion, chociaż rolaty zaczynają się dopiero jutro. Spróbuję jeszcze trochę tu poczekać, chociaż jest zimno. Może coś się nam rozjaśni za parę chwil. No i wszystko jasne, dosłownie. Chodzi oczywiście o schodzące słońce. Ono przypomina nam troszkę Pana Jezusa. Podobnie jak słońce rozprasza ciemności nocy, tak Pan Jezus rozprasza ciemności grzechu. I na takiego Chrystusa czekamy w czasie Adwentu. Na takiego Chrystusa czekamy, przychodząc z lampionami. Dlatego ta msza święta o świcie się odbywała, żeby podkreślić to, że to jest właśnie ten moment, kiedy słońce pokonuje noc, a Chrystus pokonuje ciemności grzechu. Chciałem zaprosić wszystkich na rolaty, aby w tym Adwencie czuwać razem z całą wspólnotą parafialną. Szczególnie chciałem zaprosić najmłodszych, jeżeli się da, to w kościele, jeżeli nie, to online, żebyśmy mogli wspólnie te rolaty przeżyć. Dla Was będą również takie krótkie filmy na YouTubie parafialnym, także proszę, aby tam zaglądać. Będą też zadania. Dzisiaj takie pierwsze zadanie, żeby zrobić sobie zdjęcie na tle wschodzącego słońca. Dla siebie. Nie trzeba go nawet nigdzie udostępniać. Jeżeli ktoś chce, niech go pokaże na Facebooku parafialnym. A jeżeli nie, to niech ono będzie w telefonie i niech przypomina nam o tym, że Adwent to jest czekanie na słońce. Na słońce, jakim jest Chrystus. Także rozpoczynamy jutro o godzinie 17. Widzimy się na rolatach. U nas właśnie te rolaty są wieczorem. Dzisiaj już w wielu parafiach wieczorem. Tak jest wygodniej, tak jest lepiej. Ale pamiętajmy o tym, że to właśnie o świcie najlepiej by się było spotkać. My spotkamy się o świcie w soboty, bo w soboty te rolaty będą o 7 rano. Ale jutro, poniedziałek, godzina 17. Zaczynamy, startujemy. Czas Adwentu, czas rekolekcji, czas modlitwy. Trudny czas pewnie, jak wszystko to, co dzisiaj się dzieje, ale myślę, że właśnie to słońce, które wschodzi, Chrystus, jest dla nas największą nadzieją. Do zobaczenia.